Wszyscy typują 5, 1, 5, 2, 5, 3 dla holowników. 5, 1, 5, 2, 5, 3. Napiszcie swój typ. I dla kogo? Ja.. 5-1 wytypuję. 5-1 dla holowników. Holownicy grali dzisiaj bardzo dobrze w starciu z zespołem InvilGO. Także taki 5-1 chyba typuję. ten dla holowników. Monster grał dzisiaj bardzo ładnie. Siemanko, panie manieka. Lecimy! Pierwsza bitwa w finale, panowie yy, Sponsor na fioletowo. W ich składzie Is 4, Is 7, Super Conqueror 2 VZ, yy, C63 i UDES 15-16. W zespole holowników 313, Is 4, Bacza Tillon C63 i STB1. Zdecydowanie skład bardziej yy, podoba mi się tutaj holowników. No zobaczymy, czy uda się ten skład wykorzystać. Walka o środek powinna być jednostronna. Wydaje mi się, że tutaj Pozdropoćwicz odpuści środek, bo oni się bronią. Jozef wcelowany, David wcelowany, Pisek nie wjeżdża. Zatrzymał się, wiedząc, że to by było bardzo kosztowne. Na razie są strzały, pozdro poćwicz, lekko ukarane. Udało się Orzecha trafić, ma już tylko 1900 życia. Orzeszek. Orzeszek traci życie, Orzeszek 1400 już. O, niby ciężki Orzech do zgryzienia, ale już 1400. Co jednak taki, kurna. Ciężki Orzech, ale nie ciężki. Niby trudna, a trudna Orzech do zgryzienia. Teraz taki Blast trafiony po garnku chyba, za 366 Jose również pokarany strzałem To są takie walki na garnki bo to orzech laskowy Na razie trzeba być świadomym tego, że pozdro poćwicz no po prostu się broni, więc no wątpię, żeby tutaj chcieli wykonać jakiś ruch. Najgorsze dla nich jest to, że tracą życie po prostu. Jozet 1900, Konrad 1700, orzech 1500 chapekowo holownicy mają przewagę? A atakują coś dziwne powinno być odwrotnie. Dużo błędów. Dlaczego są stawiane tutaj 113 na podium? Ponieważ mają. O, Tisek teraz ukerane, bomba za 500. Mają dużo życia, więcej niż 2,77. Lepsze opuszczenie działań niż 2,77. Teraz ładna pecha wiozę. Mają także lepszy DPM niż 2,77, czyli lepsze opuszczenie, więcej życia i lepsze uszkodzenie na minutę. Trzy poważne argumenty. Teraz warto podkreślić Piotra, który tutaj miasteczkiem kieruje się w stronę kapa. Po co UDES? żeby mieć dobre opuszczenie działa. I gra na wieżę. Piotr wjeżdża w kapa. Tym Fed tutaj pojedynkuje się z nim. Piotr. Za mój budynek bez strat. Co bardzo ważne. Kerolf dojeżdża do Piotra. Kerolf? Kapuje bazę. Monster również przyjmuje bazę. Widzimy, że tutaj chodzi o wywarcie presji kapa. Bardzo sprytny ruch. Bardzo sprytnie. Monster dostał pocisk. Czy jest wykryty, czy to był blind? Piotr również trafiony za 500. Lecą blindy Monster. Tutaj nie może stać, to jest zbyt ryzykowne. Bardzo ładna gra. Pozdro, poćwicz. Bardzo ładnie tutaj, ale kapują bardzo, zobaczcie znowu. Chcą zmusić, pozdro, pocić do ruchu. Chcą, ru Chcą żeby podjechali. Lecą blindy. Nie mogą wyjąć. Nie mogą wyjąć. Jest Tymfet, jest Jose! Minuta. Zobaczcie, monster dalej niewykryty. A jest tutaj monster ninja. Ciekawe, czy ma cichy wydech na baczacie. Piotr, ładnie ich obija. Piotr, bardzo ładna tutaj wymiana. Jestem cztery. 15 sekund. Gracze, pozdra Muszą wykonać ruch. Kerolf zdekapowany niestety. To może być bolesne. Kerolf zdekapowany. Piotr. Zobaczcie, co zrobił Piotr Fedowi, widzicie? Spompował go całego. W ten sposób Tym Fed już nie może zbijać kapa. Już nie może. Teraz mogą tutaj kapować bardzo skutecznie. W trójkę, zobaczcie. W trójkę kapują bazę. Tym Fed nie może walczyć. A tutaj Lucky Blas, piękna pecha. Wiozę go Czterech na dwóch. Będą wjeżdżać. Czterech na trzech, bo dojechał Tisek Konrad jedzie na samo, bardzo ciężkie straty Konrada. Walka na górce trwa. David spłynął! David polek błyskawicznie, nie mógł nawet oddać pełnego magazynka. Bardzo ważne jest teraz też, że Orzech Dostaje kolejne pechy, ma już tylko 600 życia, Orzech na ogrysku Zuza wygra Monster poległ, ale Kierol skończył Konrada, Zuza powinna skończyć, Orzecha Zuza, czy Orzech, Zuza lepsza Józef na strzał Pięknie to robią holownicy, ależ genialna Tutaj gra Kubas na strzał Samotny na górce Niewiele zrobi, jeden strzał Tiska Skończony I gracze cholowników tutaj z łatwością wygrywają swój atak. Atak na piekopalnie. Świetna gra i świetna taktyka. Naprawdę super wyszło im to. Tesy 3, piątki i 7 bez i 4 tym razem. Zaczyna się bitwa. Holownicy z konkretnym planem. Wjechać na środek Wydaje mi się, że to będzie dobry plan Ponieważ Pozdropoćwicz ma kiepskie czołgi Do walki o górkę, wolne Kubas, Kubas, chyba żegnamy Kubasa Chyba żegnamy Kubasa, moi drodzy W tolecie Nie wyszło! Duże błędy Dwa strzały nie weszły w Kubasa Teraz tyfet podpalony Tymfet pali się, ma sto życia Ależ tragiczny początek dla zespołu Pozdropoćwicz Stracili już jeden czołg Teraz Kondra trafiony w zbiorniki. Ależ tutaj ciężkie straty. Piotr troszeczkę też obity. Tisek dostaje w magazyn inicjacyjny. hp kowo lepiej w holownicy, ale ponoszą straty. Tisek fokusowany. Tisek na 100 HP sfarmiony. Teraz niestety, no to nie skończyło się najlepiej. Dojeżdżające Esy. Kondra trafiony w silnik. Może zaraz się zapalić. Zuza, taranuje kubaza. Kerow na ogrysk ma 465 HP, kończy Konrada, kaperka na 1000 HP, kerow ma pecha, ponieważ polosowało kaperkowi. Piotr, trafia teraz tutaj chyba kaperka? Nie weszło niestety Piotrowi, Monster skończy KPRK, Monster jeden strzał Jeden strzał, jeden strzał wystarczy Monster Czy skończy? Piotr kończy kaperka. Monster skupia się na Joze Joze na 1000 HP, Zuza z Monsterem Gonią go tutaj Mentos Trafia Joze w gąskę, Joze Próbuje za wszelką cenę skończyć Mentusa Ale Mentus chyba przeżyje, Zuza Czy będzie przybitem, Zuza żyje Zuza kończy Józe I tutaj ostatnie dwa czołgi to jest David i Orzech, Lucky Blast na ogrysku. Piotra na ogrysku. teraz kwestia tego aby Zuza się Przestawiła i to będzie koniec Zuza już teraz w dobrej pozycji, aby ostrzelać Orzecha, orzech prawdopodobnie zjedzie David trafiony, teraz kończy na brasta ładny strzał Davida, ale to i tak Nie powinno mieć przełożenia na wynik, ponieważ Gracze holowników mają dwa razy więcej czołgów Zuza, Monster i grają na czas Pamiętajcie, grają na czas, im wystarczy No Ciężko to wygląda dla Pozdro, ciężko to wygląda Słaba sytuacja. Kwestia tego, czy polosuje w Piotra Davidowi. David podjeżdża. Jadą po Piotra. Piotr dostaje pecha, ale sam robi pecha ładnie. Zuza przestawia się na Davida. Zuza już gotowa. Zuza skończyła Piotra. Zuza kończył orzecha. Świetna tutaj pecha od Zuzy. I David z Monsterem. Nie mylą się. Zuza się pomyliła. Monster ładnie przebił. Teraz kolejny strzał Monstera. Pecha. Pomylił się Mentus, ale Zuza. Piękna skuteczność. Holownicy 2, Pozdro Poćwicz 0. Moi drodzy, w zespole Pozdro Poćwicz 2:13. Standardowo Orzech na Lewandowskim. David na Kranwagnie. Tymfet na Superkonkurorze. Joze na VWC. Mamy także Kubaza na c 63 spore holowników 2:13. Karol i Ziutek Do tego mamy także 2.7 Laki Blast Piotr i Mentus 3.7 Przepraszam Jest także Tisek na Super i Monster na Batchacie Także bardzo dużo czołgów szturmowych, bardzo dużo Mało magazynków, tylko jeden magazynek Początek widzimy, że pozdrow, Poćwicz ma trudny, bo atakuje na tunrze. Monster wcelowany tutaj w kubaza. Kubasz, czy dostanie pechę za darmo? Monster. Monster, uwaga. Monster. Czy da pechę? Monster. Nikt nie strzela. Monster dostaje blinda chyba. O, dostał od zetki monster. uuu tutaj naprawdę bardzo błyskotliwa gra zespołu. Pozdro poćwicz. Wiedzą, gdzie spodziewać się baczata. Świetny początek. Brawa, naprawdę, ta pozdro poćwicz, bo to nie jest łatwo tak baczata wyjąć. Monster tutaj dostał blinda, super super gra. Piotr na wieżyczkę ustawiony obserwuje sytuację. Badają strzały, ale nikt nie traci życia. Czyli to są takie strzały bardziej ostrzegawcze. Nie ma ci w tej nów, ponieważ są zakazane. Czołgi specjalne są zakazane, tak jak jochy i kołowce. Mentusz czy orzech? Gdyby ktoś był ciekawy, dlaczego tu jest IS-7, a był wcześniej Super Conqueror, to ja tylko przypomnę, że orzech... Zmielił Super Conquerora w tym miejscu pogarnku, garnku, a ISA 7 nie zmieli pogarnku. Niestety ISA 7 nie może dostać pecha od Lewandowskiego w ten sposób. Więc taka ciekawostka: Super Conqueror w tym konkretnym miejscu tutaj się nie sprawdza. A I7 jest bardzo spoko To tak względem tego co było wcześniej. Wcześniej Orzech mielił, a teraz nie może zmielić ISA 7. Czemu EBR-ów nie można, bo są przesadzone? Panie są zbyt mocne No bardzo defensywne ustawienie holowników Idzie ruch, idzie szturm Panowie z Pozdro Poćwicz jadą Piotr jest tutaj przygotowany na to z Kerolfem i z Ziutkiem Piękna pecha Kerolfa Piotr troszeczkę tutaj musi uciekać. Ziutek ukarany. Piotr. Dostaje pechę. Dostaje drugą pechę. Minus 900 życia. Piotr pokarany. Kerol również minus 500. Gracze, pozdro poćwicz. Ładne pechy. Robią naprawdę ładne pechy. Już strata 1400 HP. Mentus. W starciu z orzechem. Orzech. O włos od pechy za 7 stówek. Orzech, jak tam przypierniczy. Nie będzie czego zbierać. Teraz David. Minus jedna pecha ładuje, ładuje David, ładuje. Zbierają się do szturmu. To będzie kontratak. To będzie kontratak. Zdecydowanie. Pewnie tutaj wyjadą gracze. Że za zatrzymali się. To nie jest dobry plan. To nie jest dobry plan, aby tak wyjechać. Nie, 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 nie. Nie powinni. Zobaczcie tu ustawienie: są genialnie ustawieni. To byłby głupi pomysł, bardzo głupi. Mentus wyjechał, zebrał pechę. Nie powinni atakować. Bronił się. Po co przegrać na własne życzenie? Zobaczcie, jak Orzech został zmielony do 1600 HP. Biedny Orzech. A ja wam powiedziałem, że gdyby tam był Super Conqueror, to by Orzech się cieszył. A Orzech jest smutny, bo jest i 7. Pamiętajcie, że to miejsce to tylko dla czegoś z twardą wieżą. Bo super koni niestety nie zawsze jest najlepszy. Mentus, czy orzech? walka trwa. Mentus się nie boi, Skubaniec. Mentus to jest twardy zawodnik. O, 500 weszło, kaperka weszło w bok wieży Mentusa. 340 penetracji. Tyle ma 113 Dużo, co wiem. No, jak 277. Mentus odbija wieżyczką. Monster ukerany. PH za 400. Oddał też w Kubaza. hp lepiej wygląda Pozdra Poćwicz. Zdecydowanie. Mają przewagę 2000. To jest jedna dziesiątka. Jeden dziesiąty tier więcej mają, tak naprawdę. Monster nie może tutaj jechać, niestety. Wyjeżdżają na Lucky Blasta. Ale tutaj świetna pozycja Kerolfa i Piotra, zobaczcie. Ależ tutaj piękna seria poszła. Konrad już na ogrysku, super to wyszło. Bardzo dobre pozycje Kerolfa i Piotra. Kerolf ustawia się bokiem, daje wrak dla Piotra. Świetna pozycja na Piotra teraz. Kaperka się pali, Podpalili go. zobaczcie. Jara się jak zapalniczka. Ma już tylko 700 życia. Piotr zostaje niestety w magazyn amunicyjny. Pewnie jest teraz wkurzony. Piotr w magazyn dostał. To trochę trwać będzie. Żółtek daje pechę Feda. Teraz Piotr trafiony za 700 przez Orzecha. Ależ piękna pecha Orzecha. Monster poza bitwą. Monster jest spóźniony. Monster musi dojechać, jest za daleko. Brakuje go pocisków. Teraz Piotr pada. No niestety moi drodzy, ale brakuje teraz w tej bitwie Monstra Teraz daje pechę Lewandowskiego. DAJE drugą pechę, pięknie! I teraz może zdjąć KUBASA o na dwa strzały raz. Weszło jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, szybko, 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 szybko. I ma to! Ale teraz Monster podobijał te lufy bardzo ważna Seria z magazynka ZUZA no jeszcze jedna pecha, ale została spenetrowana No niestety. No i teraz moi drodzy Tisek ma tutaj niezaciekawą sytuację. 1500 HP. Tisek w dobrej pozycji nie jest, ponieważ dostał dwa paciski w dono płytę. Na pewno nie może wychwić na juzka, więc przypuszczam, że długo sobie tutaj nie pożyje. Jeden strzał i drugi strzał wciska. Niestety tutaj nie było czego zbierać. I teraz Monster, próbujący podobijać te wszystkie ogryzki, udało się tutaj skończyć mu Feda. Teraz niestety nie weszła pecha w Davida. Ma dwa pociski, zastanawia się, czy ładować. Jeżeli zdjąłby Davida, to byłoby jeszcze do ugrania. hp jest bardzo podobnie. Bardzo trudna sytuacja. Dwa czołgi przyjmują bazę. Nie może pozwolić sobie na reload. Mentus wyjeżdża. Mentus, pewna pecha, pewna pecha. Musi skończyć hajkiem. Piękny strzał Mentusa. Zbił kapa, to było ważne. Monster. Dwa te pociski trzyma. Ja nie wiem, czy on by już. On by już zdążył przodować, co nie. Mentus ratował kapa. I koniec czasu. Koniec czasu. Holownicy wygrywają trzecią bitwę. 313 i 7 razy 2 Super Conqueror razy 1 Baczet razy 1, czyli no te 113 i 7 tutaj na potęgę. Holownicy wybrali 313 i za 7, 2 kranwagny i jednego Baczatillona. Zobaczcie, że holownicy tych superkonkurorów tak dużo nie biorą. Wiecie dlaczego? Bo superkonkuerory są strasznie miękkie. To jest problem superkonia, co nie? Holownicy, koncentracja na prawej stronie, pozdro poćwicz, odwrotnie! Jadą na linię GHJ, więc miną się, miną się. Oba zespoły nie grają tutaj na magazynki tak bardzo. Nie, no. Holownicy mają trzy sztuki. Bardziej pozdropoćwicz yy, jeden magazynek. Holownicy biorą te magazynki, nawet je lubią. Zależy od sytuacji, od taktyki, co nie. Jak grasz obronę, to zazwyczaj bierzesz magazynki. Jak grasz atak, to trzeba tankować bardziej, wiesz? Ej, ale tu jest pomysł! Pozdro zobaczcie, zaraz będą na ich respie! Ależ tutaj ciekawa taktyka. Bardzo dziwne podejście. Monster. Mentus już pod kapem swojego rywala. Kubas w dobrym krzaczku, ale jakby dostał spota, to by go kosztowało bardzo dużo. Kubas w tym krzaku. No. Jak dostanie spota to tragedia. Zobaczcie, ma cichy wydech, aby być niewidzialnym. Weszła pecha. Ojojoj, ojojoj, to może być początek strat. Uciekł bez kolejnej pechy, ale weszła, weszła. Ważna pecha. Gracze pozdro są po drugiej stronie. Najbardziej ustawiony ryzykownie jest Piotr. Peter najbardziej tutaj może ucierpieć. Rotacja sił. Mentus dojeżdża do Piotra. Zuza, Kerol, Monster tworzą trio, które tutaj będzie jechać bardziej od strony wody. Monster się troszeczkę oddzielił, ale jest za nimi. Piotr robi kontrofensywę z Mentusem na ISA-7 na Davida. Bardzo odważnie. Zuza już dojeżdża. Kerol również dojeżdża. Monster bardziej będzie pilnował drugą stronę. Piotr teraz bardzo pokerany. 1000 HP stracił na, tej na tym wyjeździe. To nie było opłacalne. No niestety, 113 jest delikatna. Teraz strzały radę. Piotr znów nie zalicza tej serii strzałów do udanych. Teraz David dostaje pechę w bok, ale Zuza również dostała pechę. Kolejny strzał Kerolfa. Piotr jest fokusowany. Teraz David dostaje piękną serię za 1800. Jest na strzał. Czy uda się skończyć Davida? Piotr kończy Davida, ale jest na strzał. Czy teraz rady się schować? Wydaje mi się, że to już jest po Piotrze. Jest na strzał, jeszcze strzeli raz, odbija się Peter niestety i tutaj świetnie, świetnie orzech z KPRK. Kerolf lekko osamotniony. Zuza wspiera Kerolfa, Monster również tutaj asakuruje drużynę. Mentus jest atakowany przez Orzecha. Mentus raczej bez szans w tej sytuacji. Spróbuje jeszcze oddać magazynek, ale nie wierzę, żeby tutaj długo wytrzymał. Lucky Blast dojeżdża i sam7, ale już wie, że jego sojusznik nie ma szansy na ucieczkę. Tutaj czeka na niego Kubas. I jeszcze Tymfet bez szans w tej sytuacji. Zuza wyjechała na Joze. Zostaje mocno pokierana. Dostała trzy. Pociski, ale za to mogą już tutaj eliminować Konrada, który jest bokiem, dostaje w magazyn unicyjny. Monster oddaje strzały swojego magazynka. Ma ostatni pocisk, przebija bardzo wysoka skuteczność. Monstera kerował strzał. hp holownicy z przewagą. Kaperka na 900 HP. Kuba kontra Rocky Blast. raki Blast wie o tym, że nie ma sensu bić się z baczatem. Ale ten baczat ma tylko trzy pociski. Kerolf próbuje tutaj oskrzydlić kaperka. Kerolf pięknie przyjął na bok, sam przebija. Jeszcze strzał w silnik, lekkie problemy z kamerą. Tisek podjeżdża, Kerolf daje teraz pecha niestety tylko w bok za zero. Tisek próbuje wychylić się na feda. Wchodzi raz, mówi Wieżyczka, ależ ten kranwak tutaj mocny. Tisek ładnie blokuje Wieżyczko. Monster dojeżdża, Zuza dojeżdża. Teraz Tisek przebity za 480, sam jednak oddaje. Zuza dojeżdża do kaperka, Zuza odbija się. Teraz dostaje raz od Feda. Fed prawdopodobnie będzie chciał skończyć Zuzę. Zuza nas strzał. Zuza wyeliminowana przez Feda, ale za to Tisek. Stara się to jakoś zrekompensować. Teraz Lucky blaz da i w bok. Tisek goni Feda, piękny magazynek kranwagnem. I tutaj jeszcze monster bacchatyjonem kończy kaperka. Jest czterech na dwóch. Kerolf nas strzelał, ależ tutaj orzech skutecznie kończy Kerolfa. Tisek wyjeżdża swoim kranwagnem. Dojechał jechał do Wraku. Wyjeżdża. Zbiera pocisk, ale nie myli się. Strzał w dolną płytę, przebija orzecha. I ostatni Kubas. Dopiero co przodował, Wychyla się na tiska. Ale dostaje w ruchu od tiska. I tutaj bez szans. 4 do 0 dla holowników: 313 i 7 razy 2. Super Conqueror razy 1. Batchet razy 1. Czyli. No te 113 i 7. Tutaj na potęgę. Holownicy wybrali 313 i za 7 dwa Kranwagny i jednego Bachatyjona. Zobaczcie, że holownicy tych superkonkurerów tak dużo nie biorą. Wiecie dlaczego? Bo superkonkurenci są strasznie miękkie. To jest problem z co nie? Holownicy. Koncentracja na prawej stronie. Pozdropoćwicz, odwrotnie. Jadą na linię GHJ. Więc miną się. miną się. Oba zespoły nie grają tutaj na magazynki tak bardzo. Nie no, kolownicy mają trzy sztuki. Bardziej pozdropoćwicz yy, jeden magazynek. Chorownicy biorą te magazynki, nawet je lubią. Zależy od sytuacji, od taktyki, co nie? Jak grasz obronę, to zazwyczaj bierzesz magazynki. Jak grasz atak, to trzeba tankować bardziej, wiesz? Ej, ale tu jest pomysł! Pozdro, poćwicz, zobaczcie! Zaraz będą na ich respie! Ależ tutaj ciekawa taktyka. Bardzo dziwne podejście. Monster. Mentus już pod kapem swojego rywala. Kubas w dobrym krzaczku, ale jakby dostał spotę, to by go kosztowało bardzo dużo. Kubas w tym krzaku. No. Jak dostanie spotę, to tragedia. Zobaczcie. Ma cichy wydech, aby być niewidzialnym. Weszła pecha! Ojojoj, ojojoj, to może być początek strat. Uciekł bez kolejnej pecha, ale weszła, weszła. Ważna pecha. Gracze pozdro poćwicz są po drugiej stronie. Najbardziej ustawiony ryzykownie jest Piotr. Peter najbardziej tutaj może ucierpieć. Rotacja sił. Mentus dojeżdża do Piotra. Zuza, Kerol, Monster tworzą trio, które tutaj będzie jechać bardziej od strony wody. Monster się troszeczkę oddzielił, ale jest za nimi. Piotr robi kontrofensywę z Mentusem na ISA-7 na Davida. Bardzo odważnie. Zuza już dojeżdża. Kerol również dojeżdża. Monster bardziej będzie pilnował drugą stronę. Piotr teraz bardzo pokerany. 1000 HP stracił na, tej na tym wyjeździe, to nie było opłacalne. No niestety, 113 jest delikatna. Teraz strzały radę, Piotr znów nie zalicza tej serii strzałów do udanych. Teraz David dostaje pechę w bok, ale Zuza również dostała pechę. Kolejny strzał Kerolfa. Piotr jest fokusowany. Teraz David dostaje piękną serię za 1800. Jest na strzał. Czy uda się skończyć Davida? Piotr kończy Davida, ale jest na strzał. Czy da radę się schować? Wydaje mi się, że to już jest po Piotrze. Jest na strzał, jeszcze strzeli raz, odbija się Peter niestety i tutaj świetnie, świetnie orzech z KPRK. Kerolf, lekko osamotniony. Zuza. Wspiera Kerolfa Monster. Również tutaj asakuruje drużynę. Mentus jest atakowany przez orzecha. Mentus raczej bez szans w tej sytuacji. Spróbuje jeszcze oddać magazynek, ale nie wierzę, żeby tutaj długo wytrzymał. Lucky Blast dojeżdża sam 7, ale już wie, że jego sojusznik nie ma szansy na ucieczkę. Tutaj czeka na niego Kubas i jeszcze tymfet. Bez szans w tej sytuacji. Zuza wyjechała na Joze. Zostaje mocno pokierana Dostała trzy pociski, ale za to mogą już tutaj eliminować Konrada, który jest bokiem. Dostaje w magazyn municyjny Monster oddaje strzały swojego magazynka. Ma ostatni pocisk. Przebija bardzo wysoka skuteczność. Monstera kierowca. strzał, HP Kowo holownicy z przewagą. Kaperka na 900 HP. Kuba z kontra Rocky Blast. Taki blast wie o tym, że nie ma sensu bić się z baczatem. Ale ten baczat ma tylko trzy pociski. Kerolf próbuje tutaj oskrzydlić kaperka. Kerolf pięknie przyjął na bok, sam przebija. Jeszcze strzał w silnik. Lekkie problemy z kamerą. Tisek podjeżdża, kierowca daje teraz pechę, Niestety tylko w bok za zero. Tisek próbuje wychylić się na Feda. Wchodzi raz mu w wieżyczkę, ależ ten Kranwak tutaj mocny. Tisek ładnie blokuje wieżyczko. Monster dojeżdża, Zuza dojeżdża. Teraz Tisek przebity za 480, sam jednak oddaje. Zuza dojeżdża do KPRK. Zuza odbija się. Teraz dostaje raz od Feda. Fed prawdopodobnie będzie chciał skończyć Zuzę. Zuza nas strzał. Zuza wyeliminowana przez Feda, ale za to Tisek stara się to jakoś zrekompensować. Teraz taki Blast i w bok. Tisek goni Feda, piękny magazynek Kranwagnem. I tutaj jeszcze monster Bachatillonem kończy kaperka. Jest czterech na dwóch. Kerolf nas strzelał, ależ tutaj orzech skutecznie kończy Kerolfa. Tisek wyjeżdża swoim Kranwagnem. To jechał do Wraku. Wyjeżdża, zbiera pocisk, ale nie myli się strzał w dolną płytę przebija orzecha. I ostatni kubas. Dopiero co przodował, wychyla się na Tiska, ale dostaje w ruchu od Tiska i tutaj bez szans. 4 do 0 dla holowników. To nie jest mecz dla nich o wszystko teraz już, ponieważ mają kilka rund zapasu, a pozdro poćwicz nie mogą się już pomylić. Na pewno bardzo ważne jest ze spora holowników to, że oni w tutaj mają, no jednak te mapy świetnie ograne, przećwiczone i koncentrują się na bazie numer 2. Z tym składem, który mają... Nawet mnie to nie dziwi te STOLT, patrzę Tinion. Jedni pojechali na lewo, drudzy pojechali na prawo. Wagonikiem, jeden za drugim. Jeden za drugim. Padają strzał na ślepo. Na razie jednak nic tutaj specjalnego się nie wydarzyło. Mentus mógłby próbować wjechać w kapa. Wydaje mi się, że docelowo tutaj będzie jakaś próba kapowania chyba tej bazy, ale z drugiej strony Kapowanie, kiedy ktoś z drużyny przeciwnej ma test, ale to nie jest takie dobre. Laki Blas podjeżdża tutaj to do niego dojeżdża Mentus Lightem. Monster ogarnie teraz drugą stronę. Cały czas tutaj spokojnie widzimy obie drużyny. Są tak ustawione, że ciężko jest im sobie wzajemnie zagrozić. Bardzo ważne jest to, jak Lucky Blast teraz ustawiony jest na wieżyczkę. On daje informacje swojej drużynie, ile czołgów stoi i broni bazy. No i to jest bardzo ważna teraz decyzja. Tisek, Kerol, Piotr i Zuza decydują się na atak środkiem. Na podstawie wiedzy o tym, ile czołgów mierzy w stronę kapa, mam wrażenie, że tutaj to będzie kosztowało ich przynajmniej kilkaset HP. Zuza dostaje raz, Tisek dostaje raz. Zuza dostaje w gąskę, na szczęście, teraz, ale Tisek kolejna pecha. Holownicy zaczynają od dużych strat. I ten wyjazd wydaje mi się, że nie wyjdzie. Wjechali wprost w ogień krzyżowy od Baczatillona. Piotr już teraz ma tylko 100 życia, jeden strzał jest po nim. Piotr pada tak naprawdę w dosłownie kilka sekund. Konrad jest na 3 strzały Też mocno bity. Pozdro, poćwicz Z ogromną przewagą 4000 HP Karol dostaje kolejną pechę Teraz Kuba zostaje wysadzony przez Monstera Ależ to RNG, prawda? Że wysadził ta Batchaty Tego nie widzieliśmy, co prawda, z perspektywy gry, ale Jest to wysadzenie, które może zmienić tutaj jeszcze bieg tej bitwy Teraz David dostaje w magazyn, Monster wyjeżdża Daje pechę numer 1 Pechę numer 2 i ten te skończy, Davida. David! Skończony. Ależ tutaj ważna gra monstera. To wysadzenie może jeszcze dać szansę dla jego teammates. Zuzana ustawiona na wieżyczkę. Wymienia się z Fedem i Konradem. To jest trudna sytuacja. Próbuje skończyć i sama go na hita. Nie przebiła Zuzana, niestety. Sama zebrała dwa pociski. To nie była dobra wymiana. Konrad teraz na 20 HP. że może go zdjąć hajkiem. Jeden taktyczny haczek. I Mentus kończy Konrada. KeroLf dostaje teraz w bok. Nie przebija Joze Tisek nie myli się. HP-kowo pozdro poćwicz wciąż z zapasem. Teraz Monster wyjeżdża na tym Feda z Mentusem. To duo świetnie się sprawdza w tym meczu. Monster musi przebijać. Weszło. Weszło. Monster ma jeszcze chyba z dwa pociski. Nie, jeden. To był ostatni. Teraz Monster będzie uciekał. A Mentus musi skończyć Super Conquerora. Pięknie to zrobił. Holownicy naprawdę odwracają wynik tego meczu niesamowicie. Było 4000 przewagi dla Pozdro Poćwicz. A jednak to wciąż nie jest pewny mecz. Tisek. Czy trafi w garnek? Trafia w garnek. Piękny strzał. Mentus trafia Józefka. Joze teraz na strzał. Mentus go skończy? Piękny strzał Mentusa. I słuchajcie, to jest niesamowite, ale holownicy grają tak, że nie mogą przegrać. Po prostu jest nie do pokonania. Dwóch na pięciu. Przywaga w czołkach jest ogromna. HPK podobnie, ale pięć na dwóch. Trzy gracze Pozdro Poćwicz odwrócą wynik tego meczu? Będzie bardzo ciężko. Orzech. Będzie musiał podjechać. 20 sekund. Dwa czołgi przyjmują bazę. Orzech wyjeżdża. Próbuje terenować chyba i ale nic z tego. Teraz zostaje... Potężne salwy. No i Bacza Tion ze swoim magazynkiem tutaj wyczyści. Wyczyści monster. Po prostu wyczyścił KPRK. Kończy Zuzę. Kerolf it tisek nie trafił. Kerolf. Kerolf nie myli się. I to jest moi drodzy. 5 do 0 w finale. 5-0. 5-0. Holownicy tutaj... Z i z planszy pozdra poćwicz. Ja tego nie rozumiem Jak to jest że holownicy wygrali z Teamem Kecaja Invil go 4-3 4-3 Czyli była bardzo wyrównana walka A potem Kecaj z teamem przegrywa